Hej, witajcie. Z tej strony Durward. Witam Was w pierwszym finałowym pojedynku w ramach pancernego euro. Na samym początku dwie informacje, z czego jedna to informacja organizacyjna. Z uwagi na wcześniejsze plany pojawienia się pierwszych odcinków tego finału, w dniu finału prawdziwych Mistrzostw Europy, w dniu dzisiejszym obejrzycie tylko jedno starcie. Nasz pancerny pojedynek dokończymy w poniedziałek oraz we wtorek wieczorem i tak wszyscy będą zaangażowani w piłkarskie emocje na francuskich boiskach, a my swój pancerny pojedynek nieco przełożymy. Druga informacja jest taka, że podczas rozgrywania finału nie będzie aktywny XVM, bukmacherzy nie będą nam tutaj psuć zabawy. Skupmy się zatem na pierwszym starciu w wykonaniu jak Pancera S100, pojedynek na mapie kopalnie. Planowałem na wstępie, aby pierwszy pojedynek był pokazywany z czołgu francuskiego, to jednak nieco zmieniłem, jak to będzie dokładnie wyglądało. Zobaczycie w kolejnych materiałach. Tyle słowem wstępu, akurat udało mi się wypełnić niezbyt ciekawy początek bitwy. Ta zaczyna się nie po myśli naszej drużyny. Jest 1 do 2. Czołgi nie zdecydowały się na bardziej odważny atak w kierunku górki. My mamy 140. Dobre trafienie. 1113. Losowanie co prawda jeszcze niezbyt dobre, ale i tak powyżej średnich. Średnie obrażenia, przypomnę wam, 1050 z tego monstrualnego działa 170 mm. Nie wiem, czy było dobrze widać. 1050 przy średniej penetracji 299. Osobom, które nie widziały materiału przed finałami, pragnę jeszcze przypomnieć, że wprowadziliśmy małą zmianę w punktacji. Poza wcześniej liczonymi punktami za zwycięstwo, za fragi oraz za to, ile było asyst, pojawia się również współczynnik zadanych obrażeń do obrażeń otrzymanych. Dlatego pod koniec każdej bitwy przez chwilę będzie wam ukazywał się screen z wynikiem, ile tego damage'a było, ile czołg otrzymał. Będziemy widzieć zawsze pod koniec danego starcia. Koniec stania na kampie, ruszamy przez miasteczko. Przynajmniej taki był pierwotny zamysł. Mamy M103, ta pocelowana w trakcie jazdy. Pierwszy zniszczony czołg, 1811 HP na naszym koncie. Jak na razie pojazd jeszcze się nie spłacił, ale z racji na to, że nie otrzymaliśmy do tej pory żadnych obrażeń, jesteśmy na sporym plusie pod względem damage'a. 6 do 5, bitwa w dalszym ciągu bardzo wyrównana. Tutaj Skodzinka proponuje, aby ruszyć z nią w kierunku miasta. Tak też postanowiłem. Jednak T-54, który gdzieś tutaj czaił się na nas w domkach, jest już daleko. Skoda wyświetliła GWS-100. Pierwszy strzał celny, drugi również. I na tej flance nie ma już zbyt wiele do roboty. Dlatego będziemy musieli zawrócić. Pojazd dość mozolny, ale przy dobrze wyszkolonej załodze i ponad 1000 bitew nawet to aż tak bardzo mi nie przeszkadza w grze tą niemiecką kolumbryną. 9 do 5, my wracamy na pierwotną pozycję, czyli w kierunku wjazdu na górkę. Przeładowanie tego pojazdu to ponad 20 sekund, jednak twardy pancerz pozwala nam czasem nawet stanąć oko w oko z rywalem, a ten nie będzie nas w stanie przebić. Tego typu sytuacja będzie w tej bitwie, ale nie chcę zdradzać dalszego przebiegu. Mamy T49, 158 HP zdjęte, ale liczy się przede wszystkim zniszczony pojazd. 10 do 8. Pod względem HP przeciwnicy mają jednak sporą przewagę. Ale jeden strzał z naszego ogromnego działa będzie w stanie zniwelować tą przewagę.
gdzieś tutaj na górce krąży FV215B. Udaje nam się go wyświetlić. Próba strzału przez paczki, niestety minimalnie niecelna. Trafienie w górkę. Na szczęście artyleria trafiła FV-a, chyba że był to Ruboć. Paton, nie zwróciłem dokładnie na to uwagi. Tak czy inaczej, damage ze spota, który w ramach finału nie będzie jednak liczony. Mamy kolejne pojazdy wyświetlone. Jest E50M, T54. Cały czas musimy uważać na ostatnio widzianą gdzieś tutaj E5 oraz Godzillę, która czai się ze swoim chyba jeszcze bardziej śmiercionośnym działem gdzieś w okolicach bazy. Towarzyszy nam RU. Zobaczymy, czy uda się tutaj zdobyć górkę, czy będzie taki manewr nam potrzebny. Jak na razie nie decydujemy się na odważniejszy atak. Jest E5, jest T54, jest E50M. Paton niszczy E5 tutaj. Bardzo nieszczęśliwy strzał w E50M. Ta była na gąsce. Gdybym lepiej przycelował, ten pojedynek mógłby wyglądać zupełnie inaczej, ale w dalszym ciągu nie chcę wam zdradzić dalszego przebiegu. Zobaczcie sam. Teraz RU decyduje się pomóc nam przy wjeździe na górkę. FV niestety przyczajony wykańcza RU. Mamy zatem iście westernowy pojedynek. Jeden na jednego. Pierwszy strzał w gąsienicę bez damage'a. My odpłacamy się trafieniem za 942. Dobijamy powoli do 3000 punktów uszkodzeń. Kolejny strzał w FV-a bez damage'a. To jest to, o czym mówiłem, że jesteśmy w stanie nawet taki pojedynek wygrać. Tutaj brakło dosłownie ułamków sekund. Jesteśmy na gąsienicy bez szans. FV minimalnie szybciej będzie przeładowywał niż trwa naprawianie naszej gąski. E50M! Gdzie ten strzał poleciał? Nie mam kompletnie pojęcia. Zawodnik ten już drugi raz wychodzi spod topora. 1294 HP wykańcza nam Patona. Zobaczmy. No teraz już nie mogłem nie trafić. Co prawda chwilę wcześniej E50M otrzymał strzał od artylerii, ale udaje się go dobić. Mamy 3910 punktów uszkodzeń na naszym koncie i aż 3 zniszczone pojazdy, 2 uszkodzone. I zobaczymy, co stanie się z Godzillą, która ukradkiem przemknęła przez miasto. Próbuje nas tutaj zaskoczyć. My wykorzystujemy w tym momencie ukształtowanie terenu, chowamy dolną płytę i czekamy na Godzillę. Trafienie z podpałką, zadziałała automatyczna gaśnica. To, co nam się nie udało, dokańcza artyleria. Odnotujmy zatem niemal 5000 punktów uszkodzeń, hat-trick oraz punkt za asystę. A druga część pojedynku to bitwa w wykonaniu AMX-a 3. A druga część pojedynku to bitwa w wykonaniu AMX-a 50B. Tym razem mapa to Redshire. Losowanie bardzo przyjemne. Tylko 4 pojazdy 10 poziomu po stronie drużyny przeciwnej. W drużynie AMX-a jest o 0,1 więcej. Główna siła uderzeniowa obydwu drużyn to pojazdy 8 poziomu. Decyzja, aby ruszyć w kierunku kapa, z racji na to, że jest to bitwa w trybie spotkaniowym. Już na samym początku tej bitwy niestety wiadro pomyj na drużynę przeciwną wylewa IS-7. Czy ma rację? Dowiemy się już za kilka chwil. Nam pokazuje się STA-1. Zobaczmy, czy będzie możliwość trafienia. Pierwszy strzał rozbija się o ziemię. Drugi celny. Trzeci również.
A4 dość szczęśliwie dla przeciwnika odbija się od jego wieży. Przeładujmy zatem około 27 sekund. Trwać będzie to przeładowanie i zobaczymy, jak uda się wykorzystać kolejne pociski z naszego francuskiego magazynka. W międzyczasie CDC wykańcza bulldoga, który gdzieś tam z okolic zameczku świecił. 1-0. Mamy przeładowany magazynek i jedziemy do przodu. Tutaj jest 704 STA. Wafelek. Niestety STA nas trafia. Sojusznicy ze snajperskich pozycji starają się trafiać przeciwników. Artyleria pięknym strzałem wykańcza jednego z zawodników. Tutaj RHM niestety sprzedaje nam pokaźną bombę za niemal 900. Nam udaje się trafić jednego z przeciwników. 4-0. I kolejne przeładowanie. Mamy 1659 punktów uszkodzeń. Niezbyt wiele jak na dwa magazynki. Tutaj mamy 1390, który zapuścił się w okolice kapa. Szybko został powstrzymany przez sojuszników. Szkoda tego przyjętego strzału od RHM-a. 854 zabolało. Mamy tutaj 704 na dobitkę. Udaje się ta sztuka. Pierwszy zniszczony pojazd na naszym koncie. Tutaj Leopard 1. Niestety zbyt krótki był ten wyjazd. I niestety RHM pokarał naszą nierozważną decyzję o wyjeździe. I kończymy niestety to starcie. 2123 punkty uszkodzeń. Jeden zniszczony pojazd oraz jeden punkt za asystę. Przekonajmy się tylko, czy uda się odnieść zwycięstwo w tym starciu. Na placu boju został ostatni charioteer po stronie przeciwnika. Wykańcza go artyleria. Reprezentacja Francji odnotowuje zatem zwycięstwo w swoim pojedynku. I jeśli chodzi o pierwsze finałowe starcie, to by było na tyle. Na kolejne pojedynki zapraszam już jutro, a tymczasem żegnam się z Wami i oddaję głos do studia.